Cześć, witajcie, z tej strony Grid. No, dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o fregatach. Także kiedy już udało nam się zdobyć nasz wymarzony frachtowiec, możemy przypisać do niego flotę fregat. Fregaty służą generalnie do wykonywania misji za nas, zdobywania kaski i niektórych rzadkich surowców. Same fregaty dzielą się na kilka rodzajów. Te najprostsze, najbardziej pospolite, możemy spokojnie zakupić przy każdym frachtowcu praktycznie, który pojawi się w systemie. Jak podlecicie bliżej, będziecie mieli znaczek fregata do zwerbowania. Kiedy się do niej zbliżycie, otworzy się kanał komunikacyjny i będziecie mogli porozmawiać z pilotem danej fregaty, sprawdzić jej statystyki. I oczywiście fregaty dzielą się tak samo jak statki na klasę C, B, A, S, gdzie S wiadomo, że jest tą najlepszą. Fregaty potrafią mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne perki, o których za chwilkę trochę więcej opowiem. Ale weźmy sobie, wylądujmy na frachtowcu i bazujmy na tych fregatach, które ja mam, ponieważ większość rodzajów się właśnie tutaj znajduje i nie powinno być problemów wtedy z ich omówieniem i pokazaniem. Także może po tym krótkim wstępie zacznijmy od samego początku. Jeżeli już zwerbujemy jakiekolwiek fregaty w kosmosie, zakupimy je, nie zwerbujemy, ponieważ fregaty jakby odkupujemy od tamtego frachtowca. Tutaj u nawigatora będziemy w stanie wysłać się na misję. Misje resetują się co 24 godziny. Widzicie, im więcej gwiazdek ma dana misja, tym jest trudniejsza. Weźmy sobie, wybierzmy. Mamy poziom trudności, tutaj mamy ocenę floty, czyli jak nasza flota jest dobra, jak będzie w stanie sobie poradzić. Przypisujemy statek i możemy sobie wybrać. Weźmy. Maksymalnie 5 fregat do danej misji możemy przypisać. Tutaj macie statystyki, które średnio opisują zdolność waszej floty, tak? Floty waszych fregat. No i ocena floty. Także spokojnie, bezproblemowo będziemy w stanie wykonać tą misję. Tutaj wam pokazuję, jaki zapas paliwa do danych na daną misję będziecie potrzebowali, a także moduły ulepszające, które jednorazowo podnoszą statystyki danej floty. Maksymalnie, jak widzicie, 3 takie moduły możemy zamontować. Same ulepszenia fregat, jak i paliwo do nich musimy wpierw przebadać w sterowaniu ulepszeniami. Element i ulepszenia bazy. I tutaj mamy piwo do fregaty 50 ton, zmatleniacze, wszystkie boosty, które możemy wykorzystać przy fregatach. Jest do tego potrzebny przejęty moduł fregaty. A budujemy je normalnie w naszym plecaku czy w magazynie frachtowca. Jest to w elementach eksploatacyjnych. I tutaj macie wybuchowe drony, kompresory minerałów, paliwo do fregaty. Tam było 100 ton, tutaj 50 i 200 ton.
Także wpierw należy przebadać, później już normalnie w plecaku możemy te rzeczy produkować. Dobrze, wycofajmy się z tego. Ja na razie nie chcę wysyłać nigdzie fregat. Żeby w ogóle wysłać misję na fregatę, dość istotna rzecz i tutaj też informacja dla osób, które dopiero co zdobyły frachtowiec i próbują coś na nim budować. Jak widzicie, tutaj siedzi kapitan naszego frachtowca. Naprzeciw niego są na zielono podświetlone schody. Możemy budować dopiero za tymi drzwiami. Najlepiej jest przebiec ten cały korytarzyk i dopiero tutaj zaczynamy naszą budowę. Także do wysłania na ekspedycję jakiejkolwiek fregaty będziemy potrzebowali... Weźmy sobie, wejdźmy w budowę. Sali dowodzenia flotą. Chwilowo, wszędzie wszystko mam tu pobudowane, poczekajcie. Tutaj teoretycznie mógłbym sobie kolejną postawić. Nie wiem, czy jest jakiś limit, jeśli chodzi o ilość tych pomieszczeń, ale maksymalnie 6 ich stawiam. Dlaczego 6? Tutaj chyba mam 5 postawionych, ale to akurat nieistotne. Dlaczego 6? Na jedną misję możemy wysłać 5 fregat. Jeśli chodzi o ilość fregat, które możemy posiadać, jest to 30. Czyli no, prosty rachunek. 6 razy 5, 30. Więcej stanowisk niepotrzebnych, chyba żebyśmy wysyłali po jednej fregacie na misję. Ja zawsze wysyłam 5, ponieważ jest to dla nich dodatkowy exp. No wejdźmy sobie tutaj, możemy wejść w zarządzanie naszą flotą. Teraz tak, jeśli chodzi o podstawowe fregaty. Tak jak mówiłem, dzielą się na klasę C, B, A, S. Dobre jest we fregatach to, że podczas misji one same levelują. Także spokojnie możemy zatrudnić fregaty C klasy. Po jakimś czasie będą to S-ki. Jeżeli mnie pamięć nie myli, 40 misji chyba jest potrzebnych, żeby wyekspić fregatę z klasy C na klasę S. Dodatkowo, podobno, nie jest to potwierdzone info, jeszcze mi się nie udało tego sprawdzić, fregata, którą sami wyekspiliśmy z C do S, będzie miała lepsze statystyki niż taka kupna S-ka. Ale ile w tym prawdy, nie wiem, gdzieś spotkałem się właśnie z takim opisem w internecie. Być może coś jest na rzeczy, być może nie. Teraz podstawowe fregaty, te o których mówiłem, które możemy zakupić przy innych frachtowcach, dzielą się na eksplorację, przemysł, handel, wsparcie, walkę. No i wiadomo, tutaj dość oczywista sprawa. Jeżeli mamy misję handlową, największe znaczenie będą miały nasze fregaty handlowe. Jeżeli przemysłowa misja, fregaty przemysłowe, odkrywcza, nie wiem, czy są misje odkrywcze. Jeżeli są, no to te, które mają eksplorację, no i walka, wiadomo, walka. Jeśli chodzi o fregaty wsparcia, no to tak samo jak, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to wsparcie dla pozostałych fregat. Jak widzicie tutaj minus 3 czas ekspedycji, minus 3 koszt paliwa, koszt paliwa znowu minus 15, koszt paliwa minus 6, koszt paliwa minus 3. Także jest to jakby latające ulepszenie do naszej eskadry. Mamy też perki ujemne. Często można je spotkać właśnie na
fregatach niższych klas. Jeżeli będziemy je ekspić od C w górę, one znikną najprawdopodobniej, najczęściej zostają zastąpione jakimś pozytywnym perkiem. Także spokojnie można brać te jeszcze z negatywnymi, chociaż ja szukam takich bez negatywów. I to jest jakby pierwsza grupa fregat tych podstawowych, które można spotkać praktycznie od razu, które można zakupić bez większych problemów. Czyli fregata do walki, do eksploracji. Już sam, jak widzicie, ich wygląd sugeruje, do czego dana fregata też służy. Do handlu. I fregata wsparcia. U mnie, jeśli chodzi o flotę samych fregat, jak widzicie, mam po jednej, czyli walka, eksploracja, przemysł, kupiec, czyli handel i wsparcie. Nie wysyłam, jeżeli przypuśćmy mamy misję handlową jakąś, można by wysłać na przykład same galeony handlowe. Myślę, że z tej misji byśmy wyciągnęli troszeczkę więcej, ale ja tutaj zdecydowanie stawiam na różnorodność. Przynajmniej wiem, że w razie jakiegoś ataku będę miał wsparcie. Jeżeli gdzieś tam podczas podróży się trafi coś do wykopania, to nasze koparki sobie z tym poradzą. Drugim typem fregat, które możemy zdobyć, tutaj niestety już się musimy trochę namęczyć, są fregaty pirackie. Te fregaty możemy zdobyć po zniszczeniu krążownika, czy niszczyciela piratów. Jeżeli uda nam się go rozwalić, niezależnie czy cywilna flota przetrwała, czy nie, grunt, żebyśmy po prostu go zniszczyli, będziemy mogli podlecieć do jego fregat i zakupić je, wciągnąć je do naszej własnej floty. Ja póki co spotkałem się tylko z dwoma rodzajami pirackich fregat jak dotąd. Z krążownikiem i z fregatą. Różnią się one minimalnie wyglądem, ale czy ich statystyki są jakieś różne? No nie, głównie wszystkie pirackie fregaty, widzę, stawiają na walkę. Także póki co wiem, że są te dwie. Być może jest więcej. Tak jak mówię, ja nie spotkałem. Jeżeli spotkaliście takie, dajcie znać. Kolejną klasą fregat, do których już no, musimy wykonać misję, są żywe fregaty. Mają one tak samo jak inne swoje statystyki, aczkolwiek jeśli o nie chodzi, nie mają jakby przydziału klasy, tak? Czyli handlowiec, walka, odkrywanie i tak dalej. Z tymi fregatami jest taki problem, że możecie zmienić ich statystyki karmiąc je. Akurat chyba nie mam żadnego pokarmu dla nich. Nie znalazłem nigdzie strony w internecie, jaki pokarm byłby najlepszy. No niestety tutaj musicie troszeczkę się pomęczyć i poeksperymentować, jeżeli chcecie osiągnąć jak najlepsze wyniki na tych fregatach. Jeżeli byśmy ją nakarmili, jej statystyki by się zmieniły. W tej chwili no, ma najwyższą statystykę eksploracji. Po nakarmieniu, powiedzmy, byłby handel, przemysł czy walka największy. Aczkolwiek no, nie mam jeszcze opracowanych wszystkich jedzonek i też nie wiem, czy jakie jedzonko, co tutaj w niej zmieni. Jeśli chodzi o żywe fregaty, a może nawet sobie zobaczymy, jeżeli mam tylko w kombinezonie wykrywasz anomalii, no posiadam.
Jeżeli chodzi o żywe fregaty, musimy odpalić wykrywacz anomalii. I odpalamy silnik pulsacyjny. A few moments later. No cóż, chciałem wam pokazać, jak odnaleźć żywą fregatę. Niestety No Man's Sky stwierdził, że dzisiaj nie będzie ze mną współpracował i jedyne anomalie, jakie znajduję, są to żywe statki. Pomimo, że nie mam ze sobą jaja próżniowego, nie? Ale dobrze, może jakiś błąd się pojawił i mają mnie w tyłku. W każdym razie, żeby zdobyć żywą fregatę, musimy wylecieć w kosmos, odpalić wykrywacz anomalii i lecieć tak długo, pomijać wszystkie inne anomalie, aż nie zobaczymy komunikatu wykryto pieśń wieloryba, czy jakoś tak. W tym momencie musimy się zatrzymać i będziemy mieli możliwość zwerbowania żywej fregaty. No dobrze, przejdźmy sobie dalej. Są jeszcze dwie unikalne fregaty, których wam niestety nie pokażę, ponieważ ich nie posiadam. Obydwie były do zdobycia w ekspedycji. Jedna to jest właśnie żywa fregata, jak weszło to rozszerzenie z nimi. Podobno ma bardzo fajne statystyki. Druga jest to Normandia z Mass Effecta. Też była do zdobycia w trakcie kolaba No Man's Sky'a z Mass Effectem podczas ekspedycji. Niestety póki co nie da się ani jednej, ani drugiej zdobyć. Może kiedyś powtórzą, chociaż jeśli chodzi o Normandię, dość mocno powątpiewam w to, z tego względu, że zapewne kolejny raz by musiał być jakiś kolab. No dobra, ale powiedzmy, że wysłaliśmy nasze fregaty na misję. Powróciły, tutaj mamy akurat piratów. Wchodzimy w stanowisko dowodzenia flotą. No i po powrocie dowódca zdaje nam raport. Plus dostajemy informację, co zdobyliśmy, czyli przepraszam, tutaj w tym wypadku jednostki, sześcian wiru, lem, wzbogacony węgiel, kanały nerwowe, znowuż jednostki. Odkryto nowe gatunki 44, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, czy jest po prostu takie pitolenie. No i dalej kasa, sześcian wiru, artefakt geków, kaska. No i to by było na tyle. Czasem znajdą jakieś właśnie takie skarby, tak powiedzmy. I tak naprawdę flota fregat też jest niegłupim sposobem na jakieś tam zarabianie pieniędzy. Ile? 2,5 miliona przyznane jednostki. Weźmy sobie, wymnóżmy to razy 6, tak? Razy 6. Mniej więcej tyle dziennie możemy uzyskać. Co jeszcze? Co się stanie, jeżeli któraś z naszych fregat zostanie uszkodzona? Bo jej i taka możliwość, istnieje. Możemy się teleportować na jej pokład. Możemy to zrobić z zarządzania właśnie flotą. Z ekranu zarządzania flotą. Zwisa, myślałem, że mnie wywali. Ewentualnie możemy się na takową fregatę pofatygować i normalnie, bezproblemowo na niej wylądować. Jak już będziemy na fregacie, musimy znaleźć
uszkodzony element, będzie on zaznaczony. I tutaj mam. Nie mam interakcji z tym, ponieważ no, jest sprawne. Ale jeżeli by było uszkodzone, z pewnością bym dostał tutaj informację i byśmy mogli to wtedy ręcznie naprawić. Dziwi mnie tylko, że nie mogę wejść do środka, ponieważ pamiętam, jak naprawiałem swoje pierwsze... A mogę chyba, co? Dokładnie. Przegapiłem. Może się też tak zdarzyć, że na przykład układ napędowy zostanie uszkodzony lub cokolwiek innego. No, wtedy musimy po prostu udać się w inne miejsce, żeby daną rzecz naprawić. Będzie ona zaznaczona, więc będziemy wiedzieli, gdzie się kierować mniej więcej. Co tak naprawdę, jeżeli chodzi o fregaty, no to by było z grubsza na tyle. Jestem ciekaw, no będę szukał pirackich fregat, czy są tylko te dwa rodzaje, czy jest ich więcej. No mówię, na chwilę obecną odkryłem tylko te dwa i zakładam, że tylko te dwa są. O. I teleporterem wracamy na nasz frachtowiec. Także fajna rzecz do zarabiania. Kolejny jakiś tam plusik, do którym możemy się zajmować w No Man's Sky'u. Jeżeli chodzi o fregaty, no to myślę, że by było na tyle. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie, pytajcie. Postaram się odpowiedzieć. A z mojej strony to by było na tyle. Także do zobaczenia w kolejnym materiale i żegnam się z wami. Cześć, na razie.